Normalnie jak nie obejrzycie, to nie uwierzycie, a jak obejrzycie, to też nie będziecie mogli uwierzyć. Chciałem wyrymować, ale trochę mi nie wyszło. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Oblicza Randoma, moi drodzy. Absolutnie nieziemska bitwa. Ja w ogóle jak zobaczyłem screeny z WoW Triple A, stwierdziłem, no po prostu tak się nie da. I to jeszcze w jakim czasie w ogóle. Absolutny fenomen. Bohater dzisiejszej powtórki to Ziela Siadora, 73 slanu IPW, na typie 64. Lajcik 6 tieru w losowaniu naprawdę niezłym, bo losowanie na 8 w Plutonie z Optimus XX na VC2801 i Viperem 938 na artylerii amerykańskiej 8 tieru. Naprawdę typ 64, czołg premium, lekki 6 tieru, działo o uszkodzeniach 115 i penetracji 128 na APK-u, na APC-rze 177. Do tego jeszcze mamy założoną lornetkę, więc pod spota pasywnego. No ale co, w takim losowaniu, z to losowanie można powiedzieć praktycznie najlepsze, no bo trudno, żeby light 6 tieru wbił się z szóstkami. Jedziemy sobie bardzo agresywnie do przodu, spotujemy na początek, po naszym spocie był ten Jagd Panther i podjeżdżamy sobie na pierwszą linię dla medów. Zobaczcie, co się będzie działo. Podjeżdżamy sobie i elegancko, jest pierwszy przeciwnik, pęk i od razu przebicie. T34 na 100 nie stanowi dla nas żadnego problemu. Obijamy go sobie po wieży, po kadłubie, jak chcemy. Trzy strzały za darmo i ta konstrukta obita. Czwarty strzał za darmo, może ten esterfalik. Piąty strzał, no po prostu już wbity. Teraz zobaczcie, jak ta fałka mocno tam trafiła. Za 480 nasz plutonowy odpalił rakietę. Tam pewnie ma trolla na hitach albo na hekach. No weszło to strasznie. I esterfał porobiony. Teraz jak Pantera. Faktycznie z nikim nie liczy się w tym momencie Ziela Siadora. Są trzy artylerie, jest TD 7 tieru, a ten po prostu, zobaczcie, bezkarnie, kompletnie po dolnej płycie, kolejne pestki, uszkodzenia zadane, po asyście trochę, nie, przepraszam, po asyście nie ma nic. Trzej wyświeceni, ale asysty na razie 0. 2 do 1, dwa nasze fragi. Cóż teraz dalej sobie tu mamy? Jest AMX-12T, nasz plutonowy chyba troszkę za agresywnie wyjeżdża z HEK-a, trafia, ale niestety nie przebija, no niestety konstrukta kończy na plutonowego, to my zemsta, wyjeżdżamy na gościa, pierwszy strzał, drugi strzał, zobaczcie taki objazd, bach, oberek, wjazd niestety na górkę, a i teraz błąd troszkę, odbija się od nas konstrukta, a my sobie ją, kolejne strzały, kolejny raz i kolejny raz i dobita, konstrukta porobiona w pełni, przez nas i w ogóle gościu nie miał już nic do powiedzenia. 1100 punktów HP. Zwróćcie uwagę, minęły raptem 2,5 minuty bitwy, a my mamy na leczniku 4 fragi i przy okazji 2166 punktów uszkodzeń. Coś absolutnie niesamowitego. No to jako, że mamy zdobytą flankę, gdzie walczą medy, no to podejrzewamy sobie może ewentualnie trochę bliżej. Jakoś kat może Artę spotkamy, tutaj podjazd, ojojoj, trochę za agresywnie, było blisko. Na szczęście udało się uciec, mamy spota niestety i jest pierwsza artyleria. Także pierwszy, hamujemy sobie strzał niestety tylko za zero w gąski. Pierwszy strzał nam elegancko wchodzi, drugi strzał wchodzi i teraz lekka prędkość, ładnie, raz R, ale to tak naprawdę fajny manewr. Jest druga artyleria, tutaj nie trafiamy, druga Arta podjeżdża, nie trafia, głupi snapshot z jej strony. Walimy chyba w gąski, kolejny raz się od niej odbijamy, zobaczcie ile potrzebuje strzałów taki typek, żeby nawet jedną artę zbić. O, jeszcze trzecia artyleria, humelek, uff. Ale to poleciało po prostu dużo obok nas, jeszcze ten T-37, dobijamy go sobie przy okazji, bardzo ładnie, humelek. Pierwszy strzał, drugi strzał przyjmuje, trzeci strzał, jedna arta ubita, druga arta ubita. I teraz trzecia artyleria nas wyjeżdża, przeładowuje, bardzo ładny strzał w gąskę. Tutaj Arda się naprawia, kolejny strzał w gąskę, próbuje nas trafić. A znowu perfekcyjny unik i jeszcze unikamy tarana. Ależ po prostu rozpykał te artylerie, wszystkie trzy. Jeden strzał po prostu, praktycznie poczuliśmy ten ciepły pęd powietrza przed nami. Tak ten pocisk poleciał blisko, drugi też bardzo blisko i zobaczcie, co się stało. Minęły 4 minuty bitwy, a my mamy na liczniku 3700 punktów uszkodzeń. Przepraszam, jeszcze nie koniec tej akcji. Jeszcze jest Dicker Max na full HP, ale niestety problemu nam się amunicja kończy. Mamy 4 pestki do końca bitwy, 3 arta nie trafia na szczęście w Dicker Maxa, 2 i moi drodzy, ostatnia pestka porobione, 3800 punktów uszkodzeń i 9 fragów. Coś absolutnie nierealnego, 9 fragów. W tej bitwie jest IKV teraz jeszcze na ogrysku, pocelowanie na spokojnie, nie po co celować, snapshot moi drodzy, dobicie,
pól na szóstym tierze w 4 minuty i 35 sekund. Niesamowite, po prostu. Oj, teraz się i trzeci tutaj pokazał. Chciał zaspotować tego i trzeciego, ale okazało się, że i trzeci był szybszy w swoich manewrach i to on wyspotował nas. Teraz trzeba bardzo uważać, ponieważ niestety, ale mamy HP-ków już bardzo niewiele. Pisze tutaj Optimus XX 4000 damage'u na typie 64. Tutaj domyślam się, chłopaki byli cały czas na tym spiku i domyślam się, jak tutaj Ziela Siodora mógł reagować, jak mógł po prostu, no nie wiem, krzyczeć to chyba nie, ale po prostu jak tutaj mógł mówić, ile damage'u naklepał. No pól na szóstym tierze w bitwie na ósemkach, coś nierealnego po prostu. I to nie było tak, że tutaj dobijał ogryski. Nie, poradził sobie sam z konstruktą. Artę rozpykał sam elegancko. J-Panterę tych HP-ków 700. No i niestety i z szósty nas troszkę uprzedził. Chciał tutaj zaspotować jeszcze, chciał zagrać pod spota dla swojej drużyny, dla artylerii, chociażby dla trzech artylerii niestety, ale ten i z szósty był troszkę szybciej z nas przyuważył, także szkoda, szkoda tego. Typ 64 bot, pisze IS-6. Jeszcze poczekajcie chwilę. Poczekajcie. No spot nothing. Nie wiem, jak bardzo trzeba mieć siano zamiast mózgu, żeby widzieć nazwę czołgu, a nie widzieć liczby fragów obok niku. Plus tutaj wyraźnie widzimy, że liczba czołgów wyspotowanych przez nas to 8. No ale że nikt nie korzystał z naszego spota, no to już raczej nie jest nasz problem, a na pewno nie nasza wina, bo sojusznicy, o, zaraz ładnie artyleria huknęła, sojusznicy mieli okazję coś postrzelać, tylko po prostu tego nie robili, więc nie wiem, dlaczego tutaj Istrusy sugeruje, że typ 64 bot. No w każdym razie bitwa się już nam kończy, to już tylko przedłużanie agonii, jest dobity Istrusy, przechodzimy do podsumowania. No i co, kto tak z ręką na sercu jest w stanie powiedzieć, że faktycznie wierzy w to, co zobaczył? No, coś absolutnie kosmicznego można powiedzieć, ależ to była bitwa. No, MK, no to jest logiczne. Do tego mamy jeszcze specjalistę, duży kaliber, medal pasku, czego za 3 ardy i moi drodzy, medal pula na szóstym tierze lajciku w bitwie na ósemkach. To nie jest jakiś taki czołg, który ma, nie wiem, losowania ograniczone, albo jest generalnie uważany za jakiś taki bardzo mocny. To jest po prostu szósty tier, który regularnie jest losowany na ósemki, na dziewiątki i tutaj wcale się nie krępował z obijaniem najtrudniejszych czołgów. No, faktem jest, że na przykład z ISem 6, tam z tą V-ką czy z WZ-ką nie walczył. Walczyli z nimi inni z naszej drużyny, ale to było rolą naszych czołgów ciężkich, żeby walczyć z ich ciężkimi. A naszą rolą było zagranie troszkę tak dookoła, troszkę dywersyjnie. Najpierw elegancko ogarnięta flanka, a potem pięknie z artyleriami potańczone. No po prostu nie mogę nadziwić się, napatrzę się w tej bitwie, nie mogłem. Coś fenomenalnego. Moi drodzy, 3855 punktów uszkodzeń, 10 fragów dało nam 2061 bazowego expa. U nas drugi wynik zrobił mutant, ziemniak, ufa, jakkolwiek go nazywać, 2094 i potem SU siódmotierowe 1218 plus fałeczka nasza plutonowy 1134, on tam tak naprawdę połowę swego damage'u klepnął jednym strzałem, który przebił z tego trolla małego. U nich najlepszy wynik Indian Panzer 2600 i z szósty 2200 plus jeszcze Skorpion 1900. Aha, właśnie, ciekawostką jest to, że nasz IS-6, który kazał raportować nas i mówił, że botem jesteśmy, całe szczęście, że był ósmym tierem na ósemkach, no to oddał 8 strzałów i udało mu się zrobić sumarycznie 570 punktów uszkodzeń. Nie wiem, jak mu się udało wbić aż 3 peski z penetracją, nie wiem, haeki czy co, no ale damage ma zaiste solidny. Ciekawostką jest to, że po ich stronie konstrukta, którą zrobiliśmy sobie całą, 1100 HP, zrobił 2 damage'u i 1 frag. No tak, fajnie całkiem wyszło. 45 oddanych strzałów, 43 trafienia, 39 penetracji. Zwróćcie uwagę, tutaj praktycznie nie było takich strzałów, w których można powiedzieć sobie lekkomyślnie strzelił Ziela Siodora. Wszystko tutaj było dokładnie mierzone, tylko dwie pestki. Jedna to była ten strzał WKV, taki no snapshocik,
A drugi, no to był w artylerię, nam nie wszedł i to wszystko. A poza tym po prostu wszystko bardzo dokładnie celowane, wszystko przebijane. Nie miał problemu praktycznie nigdy z przebiciem. Tam gdzieś arta jakaś dingnęła, lorka, udało jej się, ale poza tym po prostu, no wszystko perfekcyjnie. Plus na koniec, ja domyślam się, jakbym miał 9 fragów i jedną pestkę w magazynku, to już bym w tego IKFA pewnie skupił, już pewnie bym tak mi ręka pewnie by chodziła przy pulu. A tutaj po prostu wyjazd, spoko w ogóle, auto, aim, bach, kliknięte, w ogóle gościu porobiony, nie ma problemu, dziękuję bardzo. Niesamowite. Z dystansu 300 plus wyszły nam chyba 3 strzały. 3 strzały przyjęte, oczywiście jedno odbicie to się przydało, chociaż w sumie na koniec tak nie, na niewiele się zdało, no bo i tak nie było nam, nie było amunicji do obijania wrogów. 8 wrogów wyświeconych, asysty 0, 10 uszkodzonych i 10 zniszczonych, właśnie o tym nie mówiłem. Dokładnie każdy, kto przyjął od nas pestkę, również prędzej czy później z naszej ręki zginął. Przejechane 2,64, jest to czołg premium, zarobek 95 tysięcy, ale zwróćcie uwagę na to, że mimo, że naprawdę damage jest kosmiczny, poszło całe złoto, no i zarobiliśmy raptem 820. Exp 3092 plus bonus za prowadzenie pojazdu premium wyszło nam łącznie 4020. Także moi drodzy, ty przeziąty czwarty, 4000 damage'u, no powiedzmy trochę naciągnięte, zabrakło nam dwóch strzałów, żeby było 4000, ale tak naprawdę fenomenalnie 10 fragów MK i 2000 podstawowego expa. To tyle, bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego, cześć.